11 maja 2012 roku operator 112 odebrał telefon, w którym zrozpaczeni rodzice błagają o pomoc dla ich dzieci. Szóstka maluchów była zamknięta w palącym się domu i mimo prób dostania się do środka przez ojca oraz sąsiadów, dzieci nie udało się uratować. Dzisiaj będziemy omawiali jedną z najbardziej szokujących i obrzydliwych spraw, jaka powstała na terenie Wielkiej Brytanii. Co było przyczyną ognia, kto go podłożył i dlaczego jest to tak straszna sprawa? Całości winny jest Mick Philpott. Michael Philpott urodził się w 1956 roku i chcąc czy nie, nie miał on łatwego życia. Jako dziecko irlandzkich imigrantów musiał poświęcić sporą część swojego wolnego czasu oraz pieniędzy na pomaganie rodzicom. Jako jedno z wielu dzieci w rodzinie Philpottów przejawiał aspołeczne zachowania, a mówiono i również, że był najbardziej zdystansowany do ludzi z całego swojego rodzeństwa. Od wychodzenia ze znajomymi Mick zdecydowanie wolał siedzieć w domu. Nie przywykł do pokazywania emocji, chyba że chodziło o treści o charakterze erotycznym. Te działały na niego nad wyraz dobrze, co jeszcze w przyszłości zaowocuje wielodzietną rodziną. We wczesnym wieku, bo zaledwie 11 lat, Mick poznał smak alkoholu, który totalnie zmienił jego postrzeganie świata. Zauważył, że jest to waluta do nowych znajomości i klucz do wielu drzwi. Szybko zaczął kraść różnego rodzaju napoje wyskokowe, a wokół niego zaczęli pojawiać się chętni kupcy i przyjaciele od kieliszka. W ten sposób właśnie rzekomo udało mu się w wieku 13 lat stracić miano prawiczka, a w wieku lat 15 przez swoje nałogi Mick wyleciał ze szkoły. Pozbawiony edukacji i w mniejszym stopniu uzależniony od alkoholu, Mick nie był w stanie znaleźć sobie pracy, a jak już się to udało, to nie był w stanie utrzymać jej przez dłużej niż kilka tygodni. Awanturniczy styl życia i miłość do Derby County skutecznie przeszkadzały Mickowi w normalnym funkcjonowaniu, bo jak miał iść do pracy, gdy dużo ważniejszy był dla niego mecz ukochanej drużyny piłkarskiej lub kolejne zamieszki, gdzie Mick chętnie lał się z innymi kibolami. W wieku 19 lat trafił do armii, gdzie po raz kolejny wyszła jego buta. Mick został opisany jako arogancki, zarozumiały, przemocowy i narcystyczny krzykacz bez szacunku do władzy czy do swoich kolegów. Krótko po dołączeniu do wojska Mick poznał 15-letnią Kim Hill. Jego stosunek do kobiet można by opisać jako kontrolujący, dominujący, manipulujący i przemocowy, o czym szybko przekonała się nastoletnia Kim. Michael atakował ją fizycznie i psychicznie, często tłumacząc to jako karę za spotykanie się z innymi mężczyznami, do czego tak naprawdę nigdy nie dochodziło, a był to jedynie pretekst, by wszcząć awanturę domową. Mick wymyślał sobie różne sytuacje, by później za nie karcić swoją partnerkę. Po wszystkim przepraszał i zapewniał, że to się już więcej nie powtórzy, no ale powtarzało się. I to coraz brutalniej. It was when he went to do his basic training in the army that things got worse. And that's when the slaps started. He'd cry after what he'd done. And then I'd feel sorry for him and I think, no, and then he'd promise it wouldn't happen again. And then I suppose I just thought that, well, that's what a relationship was about. Dochodziło do złamania nosa, wybijania zębów. Raz nawet Mick uszkodził jej rzepkę w kolanie, uderzając kobietę młotkiem, a za zbyt krótką sukienkę skarcił ją, strzelając do niej z kuszy, gdzie bełt wbił się w pachwinę kobiety. Po 2 latach tych tortur kobieta zrozumiała, że czas w końcu uciekać. Napisała list, w którym wyjaśniła, że kończy ten toksyczny związek i wysłała go Michaelowi do wojska. W lipcu 1978 roku 21-letni obłąkany Michael uciekł z jednostki z jednym zamiarem – zemścić się na swojej partnerce.
Czekał do nocy, bo wiedział, że Kim mieszka obecnie u rodziców, a jej ojciec pracuje na nocki. Gdy nastolatka zasypiała, nie wiedziała, że Mick, dzierżąc 18-centymetrowy nóż, wdarł się do jej do domu. Philpott dotarł do łóżka kobiety na piętrze i wybudził ją szepcząc: jeśli ja nie mogę ciebie mieć, to nikt nie może. Ciało kobiety zalała fala gorąca, gdy raz za razem ostrze noża wbijało się w jej tors. Na zamieszki zareagowała matka nastolatki, która weszła do pokoju na górze i widząc, co się stało, zaczęła głośno krzyczeć. Nick odpuścił zamach na ekspartnerkę i ruszył w kierunku niedoszłej teściowej, którą dźgnął 11 razy, a następnie wrócił do atakowania Kim. Finalnie zadał nastolatce 27 ciosów. Gdy karetka przyjechała na miejsce, i tutaj pojawia się luka, ponieważ nie jestem w stanie odnaleźć informacji, kto ją wezwał, Mick dalej siedział na schodach w domu, bawiąc się zakrwawionym nożem. Jedyne, co powiedział do medyków, to: nie martwcie się tą na górze. Zająłem się nią wystarczająco dobrze. Szczęśliwie obie kobiety przeżyły atak. Kim doznała zapaści płuc i przebicia pęcherza moczowego, nerek i wątroby, a uratowanie jej z tego stanu można określić cudem medycyny. Philpott został aresztowany i skazany za usiłowanie zabójstwa oraz ciężkie uszkodzenie ciała. Wyrok był niczym innym jak nieśmiesznym żartem, bo wyniósł zaledwie 7 lat więzienia. Kolejną żenującą informacją w tej sprawie jest fakt tego, że Philpott został zwolniony po 3 latach i 2 miesiącach za dobre sprawowanie. Podczas pobytu w więzieniu do Micka często przychodził jego brat wraz ze swoją partnerką. Po opuszczeniu zakładu karnego Mick próbował wielu różnych związków z dziewczynami często uciekającymi od toksycznych rodzin czy partnerów. Philpott idealnie manipulował zmieszanymi partnerkami, na początku dając im ciepło i opiekę, by potem ponownie popaść w ten sam schemat manipulacji, kontroli i przemocy. Nadszedł rok 1986 i kolejne małżeństwo. Tym razem jest to Pamela Lomax, była partnerka jego brata, z którym odwiedzała Michaela w więzieniu. Para doczekała się trójki dzieci i tak jak w przypadku pozostałych związków, tutaj Mick również był zaborczy do tego stopnia, że Pamela modliła się, by ten ją w końcu zostawił i znalazł sobie kogoś innego. Na szczęście dla niej właśnie tak się stało, gdy jej mąż poznał nad jeziorem 13-letnią Heather Kehoe. Zaproponował samotnie wędkującej dziewczynce papierosa i od tego momentu przez ponad rok starał się ją uwieść. Udało się i dziewczynka, mając 14 lat, przespała się ze starszym mężczyzną tam, gdzie poznali się po raz pierwszy, nad jeziorem. Mick miał wtedy 37 lat. Rodzina dziewczyny chciała za wszelką cenę odseparować ją od psychopaty, który prawie zamordował swoją byłą partnerkę, lecz Mick zdążył zrobić już pranie mózgu dziewczynce i w wieku 16 lat w swoje urodziny Heather uciekła od rodziców, żeby zamieszkać w domu Philpotta. Życie nastolatki bardzo szybko zamieniło się w piekło. Fizyczne znęcanie się nie ustępowało nawet, gdy Heather była w ciąży. Mick napastował ją seksualnie, kiedy tylko naszła go na to ochota, a gdy ta próbowała się postawić, to psychopata groził jej zabójstwem ich pierwszego, ledwo co narodzonego syna. Po drugiej ciąży i drugim chłopcu, Mick bił Heather jeszcze mocniej i jeszcze częściej, ponieważ zwalał na nią winę za to, że ta nie jest w stanie urodzić mu córki. Kobieta mówiła nawet, że Mick uczył swoich synów agresji w stosunku do niej samej. Ciągła kontrola każdego jej kroku opierała się nawet na tym, że kobieta nie miała kluczy do swojego własnego domu. Opuszczała go tylko wtedy, kiedy mąż jej na to pozwolił. Kobieta musiała mu usługiwać dzień i noc. Philpott odpuszczał tylko wtedy, gdy wysyłał żonę do pracy, gdzie każdy zarobiony grosz i tak trafiał do jego kieszeni. Od najmłodszych lat nie lubił pracować, a w domu robił to, co wychodziło mu najlepiej, czyli picie, palenie i oglądanie telewizji. Przez cały ten czas, kiedy para mieszkała razem, Mick nie przepracował ani dnia. Zarabiał jednak nieźle, bo dostawał pieniądze od rządu za piątkę swoich dzieci z bieżącego oraz poprzedniego związku, zasiłek dla bezrobotnych oraz przyjmował wszystkie pieniądze swojej żony. Uczył swoich synów, by być takimi samymi jak on sam. Kazał im bić i obrażać matkę. Gdy w roku 2000 jeden z synów Micka uderzył kobietę w twarz, ta zadzwoniła do swojej siostry i natychmiast wyprowadziła się ze swoimi dziećmi, zostawiając Micka i trójkę jego dzieci z poprzedniego związku. Po sądowych bataliach udało się jej przejąć całkowitą opiekę nad swoimi synami, którzy po latach tak wspominają ojca. Philpott długo nie czekał i już tego samego roku poznał Mayrit Duffy.
19-letnią samotną matkę, która idealnie wpasowała się w obszar jego zainteresowań. Młoda dziewczyna po burzliwym związku i z niepewną przyszłością. Idealny cel do zmanipulowania. Merritt wprowadziła się do domu Mika, szybko stając się jego kochanką, a następnie żoną. W międzyczasie Philpott poznał Lisę Willis, 16-letnią osieroconą samotną matkę. Psychopata nie miał serca, by zostawić ją na ulicy, tak więc przygarnął dziewczynę z dzieckiem do siebie. Ten miłosny trójkąt funkcjonował całkiem nieźle, jak na ich patologiczne standardy i warunki. Przez lata Merritt urodziła Mikowi 5 dzieci, natomiast Lisa 4. Koło ich domu stała przyczepa kempingowa, którą trójka kochanków nazywała miłosną budą, gdzie na zmianę odbywały się seksualne akty, by dzieci nie słyszały, co wyprawiają ich rodzice. Krąg znęcania się nad partnerkami rozpoczął ponowne okrążenie. Philpott zaczął znęcać się nad partnerkami, bijąc je i obrażając słownie. Oczywiście nie próżnował też w powiększaniu rodziny. W roku 2006 Mick skontaktował się z dziennikarzami największych tabloidów, by spróbować publicznie ośmieszyć zarząd miasta, mówiąc, że władza nie chce mu dać większego domu dla jego olbrzymiej rodziny, ponieważ ten obecny, komunalny dom jest dla nich zbyt mały. Obróciło się to przeciwko niemu bardzo szybko i wszystkie wielkie gazety jednogłośnie nazwały go największym pasożytem i leniem Wielkiej Brytanii. Ludzie wściekli się, gdy na jaw wyszło, że Mick zarabia około 60 tysięcy funtów rocznie, nie ruszając się nawet z kanapy. Oczywiście wszystkie zarobki pochodziły z zasiłków. Mick szybko stał się gwiazdą telewizji, gdzie był zapraszany do takich programów jak Jeremy Kyle Show. Telewizyjnego show, gdzie zapraszano kontrowersyjne osobistości, z których zarówno prowadzący, jak i publika w studio szydzili ku uciesze telewidzów. Bezwstydny Mick, jak tytułowała go telewizja, narzekał na swoje trudne życie, więc wystąpił również w programie Ann Witherkomp, w którym to prowadząca Ann spędza tydzień z uczestnikiem, by namówić go do zmiany stylu życia. W przypadku Micka miało być to znalezienie pracy i odejście od zasiłków, lecz mimo trzech różnych propozycji, które Ann wystosowała, jedyne na co nalegał Mick, to żeby ta się od niego odczepiła. Ani kamery, ani obecność Ann nie zmieniły zachowania Micka. W dalszym ciągu zwracał się per dziwko do swoich kobiet, całe dnie spędzał chlejąc przed telewizorem lub baraszkując z partnerkami. Philpottowie nie dostali większego mieszkania, więc w ramach radzenia sobie ze smutkiem, Mick stwierdził, że zrobi sobie więcej dzieci. No i zrobił. Obie jego partnerki zaszły w ciążę mniej więcej w tym samym czasie, przynosząc na świat 17 i 18 dziecko Micka. Oh look, the scum, the scrounger, the shameless Mick has done it again, but I'll tell you what, fuck all of you, because at the end of the day, my life, my wife's life, Lisa's life, we do what we want. Philpottowie, o ile nam wiadomo, nie mieli kolejnych dzieci. W późniejszym czasie okaże się, że Mick zmusił Merritt do usunięcia dziecka po tym, jak ta zaszła w ciążę z innym mężczyzną. Oczywiście nie obyło się bez pobicia kobiety. Mick wielokrotnie był też karany, m.in. za awantury domowe czy pobicia osób trzecich. Nadszedł rok 2012 i tym samym koniec cierpliwości Lisy. Kobieta planowała uciec od tyrana dla swojego własnego bezpieczeństwa. Wiedziała, że nie może zasięgnąć rady drugiej partnerki, ponieważ ta uda się od razu do Mika na skargę, więc Lisa oznajmiła, że bierze swoją piątkę dzieci na basen i wyszła z domu. To było jawne kłamstwo. Nie mając nic poza ciuchami na sobie, kobieta wraz z dziećmi udała się do domu samotnej matki, by później zamieszkać w domu swojej siostry. Groźby i krzyki ze strony Mika nic nie dały. Kobieta nie zamierzała do niego wrócić, a sąd przyznał jej całkowitą opiekę nad pięciorgiem dzieci. To właśnie wtedy w głowie Mika zrodził się szaleńczy plan na to, by odzyskać dzieci i jednocześnie załatwić sobie dużo większy dom komunalny. Mick rozpoczął opowiadanie wszystkim dookoła o tym, że Lisa go zdradzała i była fatalną matką. Sąsiadom wmawiał, że awantury zawsze wszczynała ona i odgrażała mu się śmiercią. Podobno też nienawidziła dzieci swojej drugiej partnerki. Każde oszczerstwo było wymyślone przez Philpotta tylko po to, by zasiać ziarno niepewności w sąsiadach oraz utworzyć pewne przeświadczenie mówiące o tym, że nadchodzące wydarzenia będą aktem zemsty Lisy na Miku.
Ale jakie to są wydarzenia? Mężczyzna zaplanował, że podłoży ogień u siebie w domu. W bohaterskim akcie wspaniały ojciec ratuje dzieci przed katastrofą, lecz wielodzietna rodzina traci cały swój dobytek. Ze względu na tak heroiczny czyn, miasto postanawia dać Philpottom nowy, większy dom, a dzieci Lisy trafiają ponownie pod opiekę Mika, ponieważ wszyscy będą przekonani, że to ta zła Lisa podłożyła ogień, żeby zemścić się na biednym ojcu. Tak według psychopaty wyglądał plan idealny. Nie wziął jednak pod uwagę kilku drobnych czynników, które mogły zaburzyć całość operacji. W nocy z 10 na 11 maja 2012 roku Mick, Merritt i ich znajomy Paul zrobili sobie drobną imprezkę w domu Philpottów. Około 3 nad ranem pijani i upaleni zaczęli rozlewać benzynę na parterze mieszkania, a następnie wzniecili pożar, wiedząc, że szóstka dzieci śpi na górze. Ogień wymknął się spod kontroli. Gęste płomienie i czarny, gryzący dym nie pozwalały na przedostanie się do środka. Ani Mick, ani sąsiedzi nie byli w stanie zrobić nic poza panicznym wpatrywaniem się w pożerany przez ogień budynek. Philpottowie zadzwonili na 112, by wezwać pomoc, lecz gdy ta nadciągnęła, to było już o wiele za późno. Strażacy wynieśli z domu dzieci zawinięte w koce. Piątka z nich została na miejscu uznana za martwe, lecz jedno dziecko, 13-letni Dwayne, miał szansę na walkę o życie. Niestety po 2 dniach spędzonych na intensywnej terapii nie udało się go uratować. Idiotyczny plan Mika do tego, by zostać superbohaterem, legł w gruzach. Pierwsze podejrzenia faktycznie padły na Lisę, głównie dzięki poprzednio rozpowiadanym plotkom na jej temat. Każdą możliwą chwilę Mick spędzał na oskarżaniu swojej byłej zamiast na czuwaniu przy swoim jeszcze ledwo żywym synu w szpitalu. Szybko okazało się, że Lisa nie może być zamieszana w ten atak, ponieważ miała bardzo konkretne alibi na ten dzień. Identyfikacja ciał dzieci nie przyszła Merritt lekko. Prawdę mówiąc, kobieta nie była w stanie tego zrobić. Zdecydował się na to Mick, którego zachowanie było opisane przez świadków jako pozbawione emocji, zupełnie jak u osoby nieprzejętej utratą szóstki dzieci. Według jednej z pielęgniarek Mick uszczypnął ją w pośladek, mówiąc: to właśnie lubię, skupiając swoją uwagę w całości tylko na niej. Czy tak zachowuje się ktoś, kto właśnie stracił dzieci? Momentem kulminacyjnym jest fakt założenia zbiórki przez lokalną społeczność, a uzbierane 15 tysięcy funtów miało posłużyć na wyprawienie odpowiedniego pogrzebu dla dzieci. Zamiast tego bezwstydny Nick wybrał się ze swoją żoną na zakupy, totalnie opluwając pamięć po swoich dzieciach. Policja wraz z detektywami słusznie podejrzewała Micka o ukrywanie prawdy. W pokoju hotelowym, w którym przebywała para, zainstalowano podsłuch, który wskazywał, że Mick i Merritt dogadywali się co do ich wspólnej wersji wydarzeń, bardziej zamartwiając się o swoje plecy niż o utratę własnych dzieci. Ich przyjaciel, który był zamieszany w całą sprawę, Paul, powiedział na jednym ze spotkań, że nie chce dłużej w sobie trzymać tej tajemnicy. Mick zmusił Merritt, by ta odbyła stosunek oralny z Paulem w zamian za milczenie. 16 maja Philpott wraz z żoną zorganizowali konferencję prasową, gdzie w bardzo emocjonalny sposób opowiadali o utracie najważniejszych osób w ich życiu i o tym, jak wyglądał cały przebieg tej tragedii. Nie wiedzieli, że od kilku dni są na celowniku policji, która czujnie przysłuchuje się każdemu słowu oraz obserwuje ich język ciała. I want to thank the police, the ambulances, the doctors, the nurses, literally everybody who tried to help save our children, they couldn't. I've actually been down to our home, and what we saw, we just cannot believe it. To nagranie jest jednym z najgorszych w historii Wielkiej Brytanii. Głównie dlatego, jak obrzydliwa prawda kryje się za tak pozornie niewinnym i smutnym wideo. Chwilę przed wystartowaniem z konferencją prasową Mick śmiał się i bawił z ludźmi w tłumie, by później udawać płacz i przecierać oczy w koło suchą chusteczką. Na jego policzku ani razu nie pojawiła się łza. 2 tygodnie wystarczyły, by zebrać wszystkie niezbędne dowody i oskarżyć Micka, Merritt oraz Paula jako winnych podpalenia oraz umyślnego spowodowania śmierci u szóstki dzieci. Pogrzeb dzieci był ogromnym wydarzeniem, na które przyszło ponad 400 osób. Philpottowie dostali zakaz uczestniczenia w ceremonii. Proces sądowy zajął prawie rok. W
kwietniu 2013 roku Myrit i Paul otrzymali wyrok 17 lat pozbawienia wolności za, uwaga, nieumyślne spowodowanie śmierci. Podczas gdy Mick otrzymał dożywocie z możliwością wcześniejszego zwolnienia po 15 latach. Wyrok sędziowski rozwścieczył całą społeczność zaangażowaną w tę sprawę i zakładam, że was również. Nieumyślne spowodowanie śmierci zostało odróżnione od morderstwa tym, że ich początkowy plan zakładał uratowanie dzieci, a to jak akcja się zakończyła, według sędziego to nieszczęśliwy wypadek. I to właśnie taki mały aspekt spowodował, że w 2020 roku zarówno Paul, jak i Myrit zostali zwolnieni z więzienia i są już pod stałą obserwacją służb. A Mick i jego 15 lat? To jest żart. Transkrypcja rozprawy dostępna jest w całości na Murderpedii, skąd czerpałem informacje na dzisiejszy film. A urywki z rozprawy sądowej możliwe są również do odnalezienia na YouTube. Tożsamość Lisy i jej dzieci została zmieniona, by nie łączyć więcej ich ze sprawą jej byłego partnera. Chciwy i samolubny mężczyzna zaryzykował życiem swoich dzieci, żeby tylko się wzbogacić. Dla wartości materialnych wciągnął w to swoją żonę i kolegę, którzy przez jego pociąg do pieniędzy zostali postawieni przed sądem jako winne osoby. Przez całe swoje życie Mick krzywdził innych, a gdy w końcu dopadła go kara, ten upiera się przy swojej niewinności. Jedno jest pewne. Może niewymarzony, ale zasłużony dom został mu podarowany przez państwo na najbliższe lata. I miejmy nadzieję, że taki człowiek jak on nigdy tego domu nie opuści. Dziękuję za oglądanie. Jak zwykle, jeżeli się podobało, to zostaw łapkę w górę, komentarz dla zasięgów i subskrypcję, żeby nie przegapić pozostałych materiałów. Jeżeli zgadzacie się ze słowami syna Micka, który powiedział, że chciałby, żeby jego ojciec spalił się w piekle, to proszę, wypowiedz się. Dlaczego tak uważasz? Jeżeli natomiast stoisz po drugiej stronie barykady i uważasz, że wyrok Micka jest zbyt wysoki i niesłuszny, to również proszę, napisz dlaczego. Tymczasem ja już uciekam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Czarne Serce.